Luzowanie obostrzeń. Od jutra zmiana w całej Polsce, luzowanie obostrzeń. Powrót do szkół od 4 maja. Od jutra do szkół w całej Polsce wracają najmłodsi uczniowie z klas od 1 do 3 ze szkół podstawowych. Od 15 maja zajęcia hybrydowe będą mieli uczniowie z klas od 4 do 8 w szkołach podstawowych. A od 29 maja do nauki w ławkach będą mogli wrócić wszyscy uczniowie. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał, że nauka będzie się odbywała w reżimie sanitarnym. Konieczne będzie wietrzenie i dezynfekcja sal. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zaznacza, że powrót do szkół po zdalnej nauce ma pomóc uczniom poczuć się lepiej. Odbuduje się wspólnota wśród uczniów, ta więź między uczniami w poszczególnych klasach, w poszczególnych oddziałach, w poszczególnych szkołach, mówi minister. Jutro do szkół przyjadą też maturzyści. 4 maja to pierwszy dzień matur.